Dania wyrzuca uchodźców. Ta polityka jest okrutna, The Guardian. Dania pozbawia syryjskich uchodźców pozwolenia na pobyt. Dania stała się pierwszym europejskim państwem, którego władze odebrały pozwolenia na pobyt uchodźcom z Syrii, twierdząc, że powrót do niektórych części rozdartego wojną kraju jest bezpieczny, informuje brytyjski dziennik The Guardian. Od lata 2020 roku władze Danii odmówiły odnowienia tymczasowego statusu pobytu co najmniej 189 Syryjczykom. Według władz odmowa opierała się na informacjach z raportu, w którym stwierdzono, że sytuacja w zakresie bezpieczeństwa w niektórych częściach Syrii znacznie się poprawiła. Około 500 osób pochodzących z Damaszku i okolic zostało poddanych ponownej ocenie w kwestii tymczasowego pobytu, twierdzi Guardian. Sekretarz generalna duńskiej Rady do spraw uchodźców Charlotte Slęty uważa, że nowe zasady dla Syryjczyków równają się niegodnemu traktowaniu. Duńska Rada do spraw uchodźców nie zgadza się z decyzją o uznaniu obszaru Damaszku czy jakiegokolwiek obszaru w Syrii za bezpieczny dla uchodźców, do którego mogą wrócić. Brak walk na niektórych obszarach nie oznacza, że ludzie mogą bezpiecznie wrócić. Ani ONZ, ani też inne kraje nie uznają Damaszku za bezpieczny, podkreśliła Slęty. Po 10 latach wojny prezydent Syrii Bashar el-Assad z powrotem kontroluje większą część kraju, a walki ograniczają się do północy. Jednak jeden z głównych powodów, dla których ludzie zbuntowali się podczas arabskiej wiosny w 2011 roku, wciąż pozostaje. Jest to tajna syryjska policja, wskazuje Guardian. I zwraca uwagę, że służby wywiadu reżimu Asada zatrzymały, torturowały i sprawiły, że zaginęło ponad 100 tysięcy osób od wybuchu wojny w 2011 roku. Według organizacji Human Rights Watch arbitralne zatrzymania są powszechne na terenach, które wcześniej znajdowały się w rękach rebeliantów i które podpisały z Damaszkiem porozumienia o pojednaniu. Według organizacji Uchodźcy Witają Danię 30 Syryjczykom odrzucono odwołania w sprawie pozbawienia tymczasowego pobytu, ale ponieważ Kopenhaga nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych z Damaszkiem, nie można bezpośrednio deportować ludzi do Syrii. Część Syryjczyków, których odwołania odrzucono, została umieszczona w ośrodku dla uchodźców. Według działaczy kampanii na rzecz pomocy uchodźcom ośrodek przypomina więzienie, gdzie nie można pracować, uczyć się, ani otrzymać odpowiedniej opieki medycznej. Rodzice Mahmuda Aleja Muhammeda, oboje po 60, nie dostali pozwolenia na dalszy pobyt w Danii, pomimo tego, że ojciec przeszedł na emeryturę z syryjskiego wojska w 2006 roku, a gdy rodzina opuściła kraj, kierowano pod jego adresem groźby, pisze Guardian. Chcą umieścić moich rodziców w ośrodku detencyjnym na być może 10 lat, do czasu aż Assad odejdzie, mówi 19-latek. Rodzice mają problemy zdrowotne. Ta polityka jest okrutna. Jest zaprojektowana tak, abyśmy byli tak zdesperowani, że będziemy musieli wyjechać. Dania liczy ponad 5,8 milionów mieszkańców, w tym 500 tysięcy. To migranci, a 35 tysięcy. To Syryjczycy.